Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Kamil Krupa. Dobry wieczór, mamy 18.30, czas na przegląd informacji z regionu, a oto co przed nami. Moja mama przyjechała we 59. ostatnim transportem. Ściany były odrapane, myśleliśmy o tym, żeby je zakryć materiałami, no a teraz wygląda po prostu super. Tutaj nagrody, wyróżnienia są niezwykle cenne dla każdego twórcy, dla każdego lalkarza. Za nami 31. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek. Najpierw wiadomości z kraju. Jak w ciągu najbliższych lat będzie wyglądała polityka rolna i przyszłość polskiej wsi? To nie jest do końca sprawa jasna, bo partie, które chcą tworzyć koalicyjny rząd, mają na ten temat odmienne poglądy. Zestawił je Dominik Cierpioł. Obszary wiejskie to tereny, gdzie Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach mogło liczyć aż na 45% poparcia. Nie dziwi więc, że wielu rolników obawia się, w którą stronę pójdą sprawy rolnictwa, jeśli opozycji uda się sformułować koalicyjny rząd. Myślę, że czy następni rządzący będą pamiętać o rolnikach, bo każdy od myszy po cesarza, każdy żyje z gospodarza. W przypadku partii aspirujących do władzy wcale nie jest to takie oczywiste, bo ugrupowania chcące utworzyć rząd mają dziś skrajnie odmienne wizje rolnictwa. Z jednej strony widzimy całe to środowisko tak zwanych ekologów z panią Spurek na czele, a z drugiej strony mamy przecież tam też i rolników, PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe. No i teraz takie Polskie Stronnictwo Ludowe ma pewien taką zagwozdkę. Jeszcze przed wyborami dwie organizacje związkowe zrzeszające rolników zapytały polityków o tak zwaną rolniczą dwunastkę, czyli spis najważniejszych postulatów dla przyszłości polskiego rolnictwa. Pod dwunastką podpisali się politycy Prawa i Sprawiedliwości i Marek Sawicki z PSL-u. Nie podpisali się politycy innych partii, które chcą wejść w koalicję. Ja przecież nie odpowiadam za ludzi od Hołowni, ja odpowiadam za siebie. Ja wielokrotnie w tej sprawie się wypowiadałem i uważam, że nawet jeśli Anna Maria Żukowska mówi, że rolnictwo nie będzie zapisane w umowie koalicyjnej, to ja jej zalecam od jutra strajk głodowy. Partie lewicowe, które dziś chcą budować koalicję z PSL-em, popierają postulaty organizacji prozwierzęcych, które często uderzają w rolników. No, nie można się zgodzić z tym, żeby jakaś organizacja pozarządowa mogła wchodzić na progi rolnika, na podwórko rolnika i odbierać zwierzęta. Bardzo często tylko dlatego, że krowa jest brudna, czy koń jest brudny. Tego typu postulaty lewicowych organizacji zebrała inicjatywa Wybory dla Zwierząt 2023. Przeciwko nim są Prawo i Sprawiedliwość, PSL i Konfederacja. Popierają je takie partie jak Platforma Obywatelska, Lewica czy Polska 2050, a mowa m.in. o ograniczeniu spożycia i tym samym produkcji mięsa. Chodzi nam o to, żeby cały przemysł mięsny, jajczarski, mleczarski odesłać do historii. Żeby przetrwać, musimy zwiększać produkcję. No nie możemy obniżać produkcji, ponieważ jest to według mnie chorym procesem. Rolnicza dwunastka sprzeciwia się ograniczeniu hodowli zwierząt gospodarskich w Polsce. Jest przeciwko ograniczeniu produkcji mięsa i chce, aby zwierzęta mogły być odbierane jedynie przez instytucje państwowe, a nie lewicowe stowarzyszenia. Z drugiej strony padają postulaty odejścia od chowu klatkowego, zakaz sprzedaży żywych ryb przeznaczonych do konsumpcji, czy zakaz eksportu żywych zwierząt gospodarskich z Polski do krajów trzecich. Jeżeli ktoś na wsi głosował za programem Platformy, no to sam na siebie ukręcił stryczek. Polska wieś w tej chwili przeżywała okres niebywałej prosperity, dostatku i spokoju społecznego. I tak rolnictwo to kolejny po sprawach światopoglądowych obszar, który może stanąć na drodze do zawarcia umowy koalicyjnej. Dla TVP3 Dominik Cierpioł, TVP Info. Na temat stworzenia nowego rządu dyskutowali opolscy politycy w programie W Centrum Uwagi na antenie TVP3 Opole. Jeśli chodzi o samą Koalicję Obywatelską, Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 1 000 000 głosów więcej. I zgodnie z również logiką taką polityczną, to zwycięska partia powinna konstruować nowy rząd. Czy to się uda? Zobaczymy. PiS wygrał, ale PiS przegrał. Taka prawda jest. Jeżeli chodzi o dialog, jesteśmy partiami
poważnymi, które usiądą do stołu i które będą rozmawiały. Dobro Polski i dobro Polaków jest nadrzędnym celem. My musimy najpierw uzgodnić w ramach koalicji, jakie pierwsze kroki poczynimy, żeby Polacy od nowego roku, bo mam nadzieję, że prezydent Duda też do tego dojrzeje, im szybciej, tym lepiej, że ten rząd trzeba powołać jak najszybciej. I rzeczywiście dobrym obyczajem jest powierzenie funkcji premiera, czy tworzenia misji rządu ugrupowaniom, które tworzą większość sejmową, większość parlamentarną. Rzeczywiście muszę dodać do tej dyskusji, która się tutaj przetoczyła, że swego rodzaju fenomenem politycznym, w sensie bardzo negatywnym, jest fakt, że wygrała partia, która nie posiada absolutnie żadnej zdolności koalicyjnej. Myślę, że to jest w ogóle coś niesamowite w rzeczywistości politycznej każdego kraju, że istnieje duża partia, która bardzo dużo zainwestowała w to, aby wygrać te wybory, i jednocześnie nie posiada żadnej zdolności koalicyjnej. To jest absolutnie rzecz, która chyba w Europie się nie zdarza, że widzimy jak gdyby dzień po wyborach, że nikt nie wierzy w to, że Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie z kimkolwiek się dogadać, dlatego że tak za mocno zapracowano przez 8 lat na to, na taki wizerunek kogoś, z którym się nie potrafi wyobrazić jakiejś koalicji. Ja w tej chwili, widząc stanowisko naszych kolegów z trzeciej drogi i z lewicy, odpowiadanie na pytanie, kto będzie premierem tego rządu, uważam za trywialne. To jest oczywiste, dlatego że ja pomijam ilość głosów otrzymanych przez Donalda Tuska. Natomiast ani lewica, ani trzecia droga nie kwestionują tego, że mamy taką konstelację, że ktoś musi stać na czele ekipy, która przeprowadzi i ułożenie rządu, ułożenie obu izb parlamentu. No to jest kluczowy moment. Potrzebny jest jeden, który narzuci sposób dyskutowania, nie rozwiązania. W związku z tym mówienie dzisiaj o całym rządzie jest oczywiście wybieganie do przodu. Natomiast idąc na skróty, Donald Tusk, czego nikt nie kwestionuje. Bądźmy realistami. Dobrze. Czas pokaże, odpowiem tak dyplomatycznie. Dobrze. Jeszcze jest, powiedzmy, piłka w grze. Nie wychodźmy przed szereg. No na pewno nie, tak patrząc, jak tutaj właśnie opozycja się układa do tych nowych rządów. Szanowni Państwo, ja to podsumuję krótko. To się Wam nie może udać z dwóch powodów. Pierwszym jest to, że jesteście tutaj, ja bym to powiedział, gwiazdozbiorem, bo tu już jest tyle różnych opcji, które się nie kleją. Zostawiamy politykę. W Brzeskim Centrum Kultury rozpoczęły się dwudniowe obchody Dni Kultury Kresowej. To spotkania pełne wspomnień i muzyki. Od 35 lat w Brzegu działa Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Społeczność Kresowian w Brzegu jest bardzo duża. Wiele osób przyjechało tu po wojnie, ale nie tylko. Pani Genowefa mieszka w Brzegu dopiero od 6 lat. Przyjechała z Sambora w województwie lwowskim. Urodziłam się tam, wychowałam całe moje dzieciństwo, młode i 70 lat przeżyłam tam. Tęsknię, ale takie czasy się stały, że musiałam tutaj przyjechać. Sambor jest bardzo podobny do Brzegu. To mnie bardzo cieszy. Jak w Brzegu płynie Odra, to w Samborze płynie Dniester. 35 lat temu do Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich należało ponad 200 osób. Obecnie jest ich około 50. Ale jak podkreśla kapelan kresowian, nieistotna jest liczba, ale charyzma kresowian. Silna wiarą, silna tradycją i takim rozmiłowaniem w historii. Bo to też jest, myślę, bardzo istotny rys, bo też tego uczą. To pokazują i są takimi żywymi świadkami. Prezes towarzystwa pochodzi z samego Lwowa i jak mówi, miała szczęście późno wyjechać z rodzinnych stron. Mama przyjechała we 59, ostatnim transportem, a ja przyjechała w 67, w grudniu, jak raz przed Bożym Narodzeniem. I przyjechałam tutaj z dwoma dziećmi i od tego czasu jestem tutaj. Także 30 lat mieszkałam urodzona w Lwowie, a już tutaj 55 chyba. Nie bez powodu to właśnie w Brzegu powstaje Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Myślę, że za kilka lat będziemy świadkami, że w dawnym gimnazjum Ilustre powstanie prawdziwe Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów, gdzie będą środowiska kresowe mogły przyjeżdżać tutaj po to, żeby wspominać, pokazywać historię i też będziemy świadkami tej historii, aby nie została zapomniana.
Dziś Kresowianie obejrzeli film sprzed 30 lat, gdy święcili sztandar. Jutro podczas uroczystej mszy o godzinie 13 w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego sztandar znów będzie można zobaczyć. Zakończył się remont dwóch świetlic wiejskich w gminie Wołczyn i trwają prace przy trzeciej. Dla małych sołectw to ważna inicjatywa, bo w świetlicach skupia się życie kulturalne miejscowości. Natalia Jomus-Hempel. Remont świetlicy wiejskiej w tej niewielkiej miejscowości, Świniary Małe w gminie Wołczyn, to dla mieszkańców jak spełnienie marzeń. Budynek domagał się tego od lat. Była świetlica w stanie opłakanym. Nie było podłóg, wilgoci pełno, po prostu okna fatalne, wszystko. Nadawało się to do remontu kapitalnego. Przez lata mieszkańcy próbowali ratować ją na własną rękę. Własnym kosztem, społecznie to zrywali tutaj ten, bo to pugnite te podłogi, cienko warstwę wylali, sufit kasetami nie, ale ona nie spełniała warunków. W końcu udało się jednak pozyskać dofinansowanie i świetlica doczekała się remontu i pierwszych chętnych do organizowania imprez. To małżeństwo zorganizuje tu komunię swojej córki. Wcześniej świetlica po prostu średnio się nadawała do tego. Ściany były odrapane, myśleliśmy o tym, żeby je zakryć materiałami, a teraz wygląda po prostu super. Powody do radości mają też mieszkańcy Brzezinek, bo ich również świeżo wyremontowana świetlica zachwyca. Pięknie jest zrobione. Kosztowało, ale jest na co popatrzeć. Że miło się przyjdzie, poogląda, miło, jak będzie jakaś impreza, miło czas się spędzi. W naszej wiosce jest dużo starszych osób, ale myślę, że w takim wieku, jak my teraz jesteśmy, emeryci, renciści w wieku 60+, to myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję z tego skorzystać. A w najbliższym czasie będzie ku temu okazja. I to nie jedna. Jeszcze nie było oficjalnego otwarcia, jeżeli chodzi takiego dla mieszkańców. Planujemy je zrobić gdzieś może w przyszłym tygodniu, myślę, jak się uda wstrzelić z terminiem. Ale jeżeli chodzi o taką większą imprezę, to już mamy zaklepanego Sylwestra. Remonty obu świetlic były możliwe dzięki wsparciu rządu. Gmina realizuje teraz 3 zadania. Rożnów, Brzezinki i Świniary Małe. To są inwestycje na poziomie prawie 5-milionowym, z czego dofinansowanie mamy ponad 4 miliony złotych. Świetlica w Brzezinkach to jest koszt około 1 300 000, w Świniarach Małych ponad 300 tysięcy, a w Rożnowie największy zakres ponad 3 miliony. Na finalizację tej ostatniej mieszkańcy muszą jeszcze trochę poczekać. Natalia Janus-Hempel, Kurier Opolski. Spektakl Kulka z wrocławskiego Teatru Lalek urzekł jurorów 31. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek. Podczas tej edycji przyznano wyjątkowo dużo nagród, co oznacza, że festiwal stoi na bardzo wysokim poziomie. Anna Święcicka. Reżyser Tomasz Maślankowski wielokrotnie wychodził na scenę, ponieważ na 2 jego spektakle, Kulka wrocławskiego Teatru Lalek i Tata Teatru Arlekin w Łodzi, spadł prawdziwy deszcz nagród. Diametralnie różne przedstawienia, ale obydwa opowiadające o bardzo ważnych tematach – przyjaźni i rodzicielstwie. Zazwyczaj jak się zabieram za reżyserię, to bardzo jakieś takie ważne dla mnie jest, żeby temat, który jest jakby kwintesencją spektaklu, był jakiś, też mnie dotyczył, to znaczy, żeby mnie interesował i ten temat przyjaźni, szczególnie dla tych najmniejszych dzieci, które często debiutują w teatrze, jest bardzo ważny, istotny i taki stwierdziliśmy z kolegami, że ważny uwagi do tego, żeby o tym powiedzieć, ale jednocześnie spektakl ma też swoje warstwy interpretacyjne, więc jakby też daje takie okno dla tych starszych, dla opiekunów, dla rodziców, którzy przychodzą z tymi najmłodszymi dziećmi, żeby też sobie uporządkować swoje sprawy. Jurorzy nie mieli łatwego zadania. Poziom 12 konkursowych spektakli był bardzo wysoki. 2 spektakle, żeśmy się spotykali i odbywała się dyskusja. Nie nazwałabym to kłótniami czy jakimiś sporami. Raczej była to bardzo merytoryczna rozmowa. I na pewno też były emocje, ale myślę, że w miarę byliśmy tacy jednomyślni. Problemem było to, jak różnorodne przedstawienia pojawiły się w ramach festiwalu, jak wysoki był jego poziom. I mimo, że przyznaliśmy, mam poczucie, naprawdę dużo nagród, a do ostatniej chwili i wciąż towarzyszy nam pewna trwoga, czy kogoś nie pominęliśmy, czy kogoś nie skrzywdziliśmy. Jest to faktycznie duża odpowiedzialność, ale to też dowodzi, że jest to naprawdę święto polskiego teatru formy, polskiego teatru lalkowego.
Monodram to jedna z najtrudniejszych form teatralnych. Natalii Sakowicz ta sztuka udała się doskonale. Spektakl Romans został doceniony nie tylko za grę aktorską, ale także za ruch sceniczny i lalkę. Nie zabrakło też opolskiego akcentu. Karolina Gorzkowska została doceniona za rolę w spektaklu Ja goryl, ty człowiek. To jest wielka rzecz dla każdego aktora, proszę mi wierzyć. To zawsze mówiłem w tych naszych rozmowach, że tutaj nagrody, wyróżnienia są niezwykle cenne dla każdego twórcy, dla każdego lalkarza. Dla Karoliny Gorzkowskiej na pewno. Ja ją wyściskałem mocno i widziałem jej wzruszenie na twarzy i wiem, że to jest tak autentyczne, tak ważne, tak potrzebne, że ja też oczywiście jestem wzruszony i się bardzo, bardzo, bardzo z tego cieszę. Muzycznym prezentem dla zwycięzców i widowni był koncert Natalii Sikory, która zaprezentowała nowe interpretacje utworów Ewy Demarczyk. Więcej szczegółów o 31. Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek już we wtorek o 19.10 w Strefie Kultury. Kierowcy z naszego regionu na wybranych stacjach kontroli pojazdów mogą bezpłatnie sprawdzić ustawienie świateł. To za sprawą kampanii Twoje Światła, Nasze Bezpieczeństwo, organizowanej przez policję w całym kraju. Rozpoczęła się ogólnopolska kampania Twoje Światło, Nasze Bezpieczeństwo. Więcej na ten temat już teraz podkomisarz Dariusz Świątczak, rzecznik prasowy komendanta Policji Wojewódzkiej w Opolu. Proszę powiedzieć o szczegółach tej kampanii. No właśnie ona jest dedykowana temu, że przed nami w zasadzie już ten okres jesienno-zimowy. Szybciej zapada zmierzch, też później robi się jasno, warunki pogodowe są trudniejsze. Dlatego uważamy, że tym priorytetem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to właśnie widoczność. No i tutaj właściwe ustawienie świateł, czyli żeby one nie były za wysoko, nie były za nisko, żeby też chociażby klosze nie były oszczelnione. Kierowcy mogą bezpłatnie skorzystać z takiej usługi sprawdzenia, czy aby na pewno te światła dobrze mają ustawione. Mamy taką współpracę ze stacjami diagnostycznymi, a na terenie Opolszczyzny to blisko 50 takich stacji diagnostycznych, które chcą razem z nami dbać o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg i tutaj będzie można za darmo podjechać na stację diagnostyczną i profesjonalnie sprawdzić, czy mamy dobrze ustawione swoje światła, czy będziemy tworzyć to bezpieczeństwo, czy też będziemy właśnie temu bezpieczeństwu zagrażać. Szczegóły na naszej stronie internetowej, na naszych mediach społecznościowych. A jeżeli ktoś przespał dzisiejszy termin, no to jeszcze będą takie trzy, ostatni 9 listopada włącznie. To była relacja Natalii Janus-Hempel. Bardzo dziękujemy. Budowa Namysłowskiego Centrum Bioróżnorodności jest na zaawansowanym etapie. Niedawno została ukończona wieża widokowa, z której będzie można podziwiać panoramę Namysłowskiej Wyspy nad Widawą. Centrum Bioróżnorodności powstaje nad Widawą w Namysłowie. Jego celem jest popularyzacja Namysłowa i stworzenie dla jego mieszkańców przestrzeni, w której będzie można odpocząć od zgiełku miasta. To był taki teren, który był bardzo lubiany, szczególnie przez naszą młodzież namysłowską. Kiedyś też się odbywały tutaj koncerty w tym miejscu, różnego rodzaju wydarzenia i chcemy wrócić do tej idei. Na wyspie nad Widawą powstaje między innymi amfiteatr, który ma stać się miejscem koncertów plenerowych organizowanych w sezonie letnim. Pierwotnie przestrzeń miała zostać otwarta w połowie bieżącego roku. Planujemy zakończenie budowy w przyszłym miesiącu, około 20 listopada. Trwają już prace kosmetyczne, natomiast nowy wyszedł problem z dostępem membrany. Jest to membrana sprowadzana z Francji. Projekt jest realizowany na te nasze amfiteatry, jest realizowany w Niemczech. No i w związku z tym trochę opóźnień z tego tytułu się pojawiło. Dużą atrakcją jest wieża widokowa, z której będzie można podziwiać panoramę wyspy. Bo też robimy tutaj piękny amfiteatr, robimy tutaj wieżę widokową kilkunastometrową, z której będzie można poobserwować otoczenie. Plac pod Grzybkiem również poddajemy rewitalizacji. Tam są pomosty na stawie i też Grzybek, gdzie też wiele imprez plenerowych się kiedyś odbywało i wracamy do tej idei, żeby te dwa miejsca ponownie stały się miejscami rekreacji i wypoczynku od najmłodszych do najstarszych. No i ten komponent edukacyjny, ochrony różnorodności biologicznej również tutaj jest bardzo ważny. Całkowity koszt inwestycji to około 11 milionów złotych, z czego 8 pochodzi z budżetu miasta. Jakub Słupecki, Kurier Opolski. A o czym jeszcze dzisiaj powiemy? To jest wszystko to, żeby zaciekawić tych młodych ludzi. Nie mówimy tu o uczeniu, kształceniu, ale o wzbudzeniu ciekawości świata. Ruszyła Politechnika Dziecięca.
W 10. Opolskiej Brygadzie Logistycznej można było dziś trenować pod okiem wojskowych. Podczas 8-godzinnego szkolenia uczestnicy zdobywali wiedzę od doświadczonych żołnierzy, w tym weteranów misji zagranicznych. To wydarzenie organizowane jest dla wszystkich osób, które są zainteresowane tym, aby poczuć, zobaczyć i usłyszeć, jak wygląda prawdziwe wojsko. Mogą rzucić granatem, który też zaraz usłyszymy. Jest także punkt ze strzelaniem, jest pierwsza pomoc, która przydaje się oczywiście na co dzień. Przydaje się także kurs z samoobrony, który również prowadzimy dzisiaj w takiej skróconej wersji. Zainteresowanie jest bardzo duże wśród kobiet i wśród mężczyzn. Pojawiają się także dzieci od 15 roku życia. W dzisiejszej sytuacji, patrząc na politykę, patrząc na to, co się dzieje, to myślę, że generalnie wszyscy cywile powinni z takich szkoleń brać czynny udział. Najbardziej podobało mi się strzelanie. Strzelanie do ruchomych celów, przypomnę, że nie jest łatwe. Udało mi się zestrzelić wszystkie 5 pozycji, nawet tego ruchomego, uciekającego. Strzelanie z broni laserowej też jest bardzo ciekawe. W ogóle strzelanie może być moją pasją. Brakuje ponad 40 osób chętnych do niesienia pomocy w ramach Szlachetnej Paczki. Jej wolontariusze od 22 lat dostarczają dary dla potrzebujących. Dobrodzień, Ozimek, Lewin, Brzeski i Olesno. To w tych miastach wolontariusze są najbardziej potrzebni. Szlachetna Paczka kojarzy się z Weekendem Cudów. Czasem, kiedy dary są dostarczane potrzebującym. Jednak jest to rezultat miesięcy pracy polegającej na znalezieniu rodzin w potrzebie, darczyńców i przygotowaniu paczek. Im więcej rąk do niesienia pomocy, tym szybciej i więcej można zdziałać. Przykładowo, jeżeli w rejonie działa 5 wolontariuszy, a mamy zgłoszonych na przykład 30-40 rodzin, no to wiemy automatycznie, że więcej tych godzin trzeba poświęcić na odwiedzenie tych rodzin. Im będzie nas więcej, tym oczywiście mniej godzin do poświęcenia, a radość taka sama. A kto może pomóc? Oprócz wypełnienia formularza na stronie internetowej Szlachetnej Paczki, warunków do spełnienia jest niewiele. Każdy może się zgłosić, ten, który posiada wolny czas, żeby odwiedzać te potrzebujące rodziny. Trzeba mieć 18 lat albo 16 lat ze zgodą opiekuna prawnego, no i tak naprawdę otwarte serce na pomoc potrzebującym. Do pomocy warto zachęcać członków swojej rodziny. Pani Katarzyna i jej mąż Michał wspólnie w Szlachetnej Paczce działają od 2014 roku. W sumie działaliśmy już wcześniej w innych wolontariatach. Potem żona dostała informację, że na Strzelce Opolskie potrzebują lidera i tak zaczęliśmy razem właśnie działać w tym samym czasie. Żona na Strzelcach Opolskich, a ja działałem w Kędzierzynie Koźlu. Wspomnienia z działalności pozostają z wolontariuszami na całe życie. Pamiętam, jak wchodziliśmy z paczkami do starszej pani, która mieszkała na ogródkach działkowych, co dla mnie nie jest do wyobrażenia, żeby w obecnych czasach ktoś mieszkał w domku na ogródkach działkowych bez ogrzewania, bez łazienki. Gdy weszliśmy z 5 paczkami, pani już się wypowiedziała, że ojeju, tego już jest tak dużo, a to dopiero była 1/4 tego, co mieliśmy wnosić, i później pani się rozpłakała. Nie brakuje również wzruszających chwil. Tak w 2021 roku jeden z obdarowanych dziękował za otrzymaną pomoc. Teraz mi pójdzie dobrze. Zawdzięka wam i tym ludziom, którzy mnie sponsorowali, ale to jest coś wspaniałego, tak coś dostać. No nie wiem, jak to określić, nie mam słów. Wolontariat w Szlachetnej Paczce to nie tylko pomoc materialna. Dla potrzebujących ważna jest rozmowa i czas, który druga osoba jest gotowa im poświęcić. Wiktoria Katus, Kurier Opolski. Oglądają Państwo Kurier Opolski. Teraz zapraszam na informacje w skrócie. Głubczycki chówiec ZHP zorganizował po raz pierwszy chorągwiany festiwal piosenki harcerskiej. To był powrót do przerwanej tradycji i okazja do integracji harcerzy z całego regionu. Na scenie Miejskiego Centrum Kultury w Głubczycach można było posłuchać występów gromad zuchowych, drużyn harcerskich i solistów. Komitety wyborcze, których plakaty zostały rozwieszone w miejscach publicznych, mają 30 dni od dnia wyborów na ich usunięcie, przypomina portal opole.tvp.pl. Jak czytamy na naszej stronie internetowej, po tym terminie pełnomocnik komitetu może otrzymać grzywnę do 5000 zł. Politycy mają po sobie posprzątać do 15 listopada. Studenci Dziecięcej Politechniki Opolskiej odebrali dziś swoje indeksy. W ramach 16. edycji programu wykładowcy przygotowali serię wykładów, ciekawych prezentacji i inspirujących konkursów, które mają rozbudzić głód wiedzy wśród najmłodszych.
Na dzisiejsze spotkanie z dziećmi przygotowałam temat odnaleźć siebie, czyli jak odnaleźć spokój w otoczeniu zmian i postaram się wytłumaczyć mechanizmy, które panują właśnie w procesie zmiany. Opowiem o etapach zmiany, jak możemy sobie z tym poradzić. Po raz 16 spotykamy się na Politechnice Opolskiej, jeśli chodzi o wymiar Politechniki Dziecięcej i myślę, że to jest ten próg, który jest najbardziej oblegany przez dzieci, przez rodziców i zainteresowanie z roku na rok niemalże jest większe i za każdym razem staramy się to spektrum wykładów, żeby one były jak najbardziej szerokie, jak najbardziej ciekawe i obejmujące nie tylko zagadnienia stricte techniczne związane z Politechniką ogólnie rzecz biorąc, ale takie ogólnopoznawcze, te związane również ze sportem, z dietetyką, fizjologią, więc to jest wszystko to, żeby zaciekawić tych młodych ludzi. Teraz to wszystkie informacje, za chwilę Dominika Merta przedstawi szczegóły prognozy pogody, a my widzimy się ponownie o 21.30 w wieczornym wydaniu Kuriera Opolskiego. Dobrego wieczoru, do zobaczenia.